Witamy serdecznie. Póki co wszystkich, którzy dołączyli do nas, a Białystok, to Angelika podpowiadała, klasę disco. Witamy tych, którzy dołączyli do nas na Click Meetingu. Ja już przerzucam szybciutko na transmisję, także na Facebooka. A my tutaj z dziewczynami rozmawialiśmy o, najpierw zaczęło się od sportu, a później trafiliśmy na sumo i skończyło się na disco polo. To jest tak naprawdę dość duży przestrzał. Natomiast słuchajcie, dzisiaj dość wyjątkowy dzień. Po pierwsze, dlatego, że jest nas ciut więcej niż zazwyczaj, bo z reguły to tak dwie osoby, tak do trzech osób. Natomiast dzisiaj nie wszyscy są nawet tutaj w prelegentach, ponieważ po prostu zwyczajnie się nie mieścimy. Tak więc pozwólcie, że ja wszystkich przedstawię. Właśnie zaczęliśmy transmisję na żywo na Facebooku, więc mogę. Dzisiaj z nami Oliwia Ducewicz, Ola Dobkę, Agnieszka Jachymek, Angelika Asurosz, Dorota Czech-Czerniak, no i oczywiście, słuchajcie, Monika Kapuśnia, która specjalnie, żeby wrócić pamięcią do 3 lata wstecz, jak zaczynaliśmy, pojechała do Lublina, bo powiedziała, że Wrocławia to nie będzie to samo. Ale rzeczywiście tak było, robiłam podsumowanie z Lublina. Tak, i tak było, że zaczynałaś w Lublinie, później jedno z podsumowań też robiłaś w Lublinie w hotelu i po prostu Monika już ma ten karnet w tym hotelu. Oni już wiedzą, pani Moniko, kiedy pani kończy 3 sezon mentorowych inspiracji, my dla pani trzymamy miejsce, bo proszę pamiętać, że teraz tylko 75% obłożenia, więc my musimy do pani zarysować i tak jest. Tak więc trzeba będzie klepać od razu na przyszły rok, jakie zakończenie. Tak więc słuchajcie, ale oczywiście przechodząc już całkiem poważnie do sprawy, dzisiaj wieczór pełen niespodzianek, ponieważ my nie zdradziliśmy tak naprawdę, o czym będzie. Natomiast każda z dziewczyn ma dla was przygotowane coś specjalnego. I powiem tak, kiedyś było Spice Girls, teraz jest dziewczyna Moniki. Nie wiem, czy naprawdę sobie wybrałyście, tak więc zostawiam. W dobrych rękach. Ja powiem po angielsku, tak, nie było Renata, się nie było przecieku, oczywiście to zamierzane, natomiast słuchajcie uważnie, ponieważ po pierwsze, Monika ma dla was konkurs. No tak. Znaczy ty zadasz pytanie odnośnie treści, to jak nauczyciel, sprawdzisz wiedzę na koniec. I nagrody wręcz. Nie no, od nagród to mamy elfy, które wysyłają, więc Monika będzie sprawdzała waszą wiedzę na koniec. Ktoś musi być tym złym nauczycielem, sorry. Odpyta was po prostu i z odpowiedzi oczywiście później wybierzemy zwycięzcę. A ja również przygotowałem drugi konkurs, tak więc dzisiaj dwie nagrody fajne do wygrania. Są to nagrody multimedialne, takie wiecie, dla baterii działające, ale nie zdradzimy co. Nie myślę, że wiadomo. Ale że taką masz definicję, że jak coś jest multimedialne, to działa na baterie? Znaczy ja wiem, że tam są baterie w środku. Aha, dobra. Takie akumulatorki, tak więc tak, multimedialne i na baterie, czyli mobilne technologie. Tak na nazwijmy. Bo wiesz, ktoś by pomyślał, że multimedialny traktor na przykład jest. My nie mamy traktoru w ofercie, tak więc musimy coś innego. Dać. Tak więc uważajcie Stanisław. O, mamy faceta w ogóle, brawo, to już mecz znaczy się skończył po prostu, że dołączył do nas mężczyzna, tak więc świetnie. Dobra, ja kończę gadanie, słuchajcie uważnie, Monika zadała wam jedno pytanie, a ja też na sam koniec będę miał dla was drugi konkurs, który będzie można już na spokojnie zrobić po zakończonym webinarze. Tak więc. No dobra, to zaczynamy. Tak jak to Sylwester powiedział, kolejny sezon za nami. Prawie że jak ten film na Netflixie, ale mam nadzieję, że będziecie naszymi fanami nie tylko po tym sezonie, ale również i dalej. Dzisiaj ze mną cudowne osoby, bardzo kreatywne, sami praktycy, zresztą jak zwykle. I zaczynamy od Agnieszki Jachymek, którą poznałam na jednym ze szkoleń w Lublinie właśnie, w LSCD. Szkolenie robiła pani, organizowała pani Małgosia Teciurka i wtedy zobaczyłam, że taka przemiła pani robi piękne notatki z tego, co ja sobie gadam w tle. No i okazało się, że to jest właśnie Agnieszka Jachymek, która jest twórcą Edu Notatek. Zajrzyjcie koniecznie na jej Facebook i na jej stronę internetową. Uczy w szkole podstawowej numer 20 w Lublinie. Z mazakami się nie rozstaje. No i uczy
właśnie myślenia wizualnego, myślenie wizualne wykorzystuję w pracy z dziećmi, więc te jej materiały są bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą na niejednym szkoleniu widzieliście rysunki zrobione właśnie przez Agnieszkę. Ja wykorzystywałam taki czarno-biały pokój, kiedy opowiadałam o wirtualnych tablicach i kazałam wam siadać na fotelu i w różnych innych miejscach, to autorką była właśnie Agnieszka Jachymek. Agnieszka, oddaję ci głos. Pokaż, co potrafisz. Dziękuję pięknie. Już udostępniam tutaj dla was ekran swojego komputera. Dajcie znać, czy widzicie. Czy widzicie ekran? Tak, wszystko widać, spokojnie. Tak, dobra. Ja dzisiaj, słuchajcie, chciałam powiedzieć o aplikacji, której używam już od dłuższego czasu i tak naprawdę nie rozstaję się z nią na żadnej z moich lekcji, bo wszystkie materiały, jakie przygotowuję, czy karty pracy właśnie, to są tworzone w programie Procreate. Jest to taki program do rysowania, do pisania, do edytowania, do tworzenia grafiki, ale nie tylko, można naprawdę wiele rzeczy stworzyć tutaj, bo i karty pracy i wykorzystuję naprawdę bardzo, bardzo często i powszechnie, słuchajcie, bo robię na przykład rysunki, takie rysunki do lekcji, jakieś grafiki, które wykorzystuję później na okrągło, na przykład w social mediach, albo można taką grafikę wrzucić i na przykład połączyć rysowanie w Procreate z na przykład z Canvą, bo można swoje rzeczy, swoje grafiki wrzucić do Canvy, więc jakieś powstają rysunki, powstają karty pracy, słuchajcie, ale też bardzo często robiłam jakieś ogłoszenia, czy ogłoszenia odnośnie jakichś szkolnych wydarzeń, czy ogłoszenia klasowe, czy ogłoszenie właśnie do notatki, wszystko robię w Procreate. Robię też dyplomy, więc można wykorzystać Procreate do rysowania, do robienia dyplomów i zobaczcie, ja mam tutaj rysik i bardzo prosto tworzę dla was teraz i rysuję w trakcie, kiedy mówię. No i elementy właśnie graficzne, które wykorzystywałam i w Geniali, i w PowerPoincie, jak chcemy jakąś prezentację zrobić i gdzieś swój fragment jakiś wrzucić, albo zdjęcia obrobione bardzo szybko. Pokażę wam kilka takich moich ulubionych i najprostszych narzędzi z Procreate do wykorzystania. Jak otworzymy okno Procreate, to zobaczycie, że są takie ikonki na górze. Ja je zaznaczyłam. O nie wszystkich zdążę powiedzieć, bo tutaj prowadzący dali mało czasu, a Procreate naprawdę ciąga i człowiek i można opowiadać i rysować naprawdę bardzo długo, ale sam program jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty, bardzo mi się sprawdził na nauczaniu zdalnym, kiedy wykorzystywałam właśnie rysik i tablet w OneNote, na Teamsach udostępniałam i teraz w zasadzie nie wyobrażam sobie pracy bez rysika i bez mojego tableta i gdzieś tam zawsze do plecaka go wrzucam, albo udostępniam ekran, tak jak dzisiaj tutaj dla was, albo w OneNote po prostu sobie robię rzeczy, albo przygotowuję karty pracy, które wykorzystuję później, ale właśnie używając programu Procreate. Bardzo proste rzeczy można stworzyć, zobaczcie, tutaj mamy taki suwaczek, ten pisak, który ja tu wykorzystywałam dla was, akurat wzięłam taki najprostszy, można zwiększyć jego linię, czy grubość linii bardzo szybko. Widzicie, czyli bardzo intuicyjny, bardzo prosty jest tutaj menu, można sobie bardzo łatwo z nim operować. Można taką linię też zmienić jej przez przeźroczystość, używając tutaj tego suwaczka. A tutaj mamy taki łapacz kolorów, zobaczcie, jak przyciśniemy sobie tutaj, w tym miejscu jesteśmy, jak przyciśniemy sobie to kółeczko i chcę, zobaczcie, sobie wyłapać jakiś kolor, zaraz pokażę to na nowej kartce, to wtedy wyłapuję kolor. Zaraz pokażę to jeszcze raz, bardzo prosto, wrzucę zdjęcie, zobaczcie, to jest taki wyłapywacz kolorów, a wyłapywacz kolorów na przykład, jeśli chcemy sobie znaleźć jakiś fajny, piękny kolor, to sobie w ten sposób możemy go zrobić i zmienić naszą linię koloru w ten sposób.
ale kolorów mamy tutaj bardzo dużo, bo zobaczcie, tutaj w tym miejscu możemy zmienić sobie te kolory i są przeróżne palety kolorów, które można samemu ustawiać. Można sobie stworzyć nową paletę, ale można korzystać z tych palet, które są. Ale zobaczcie tutaj, jak włączę sobie to menu kolorów, to mamy taki dysk i można sobie, słuchajcie, tutaj swój kolor wybrać, nasycenie koloru. I tutaj, gdzie mamy w prawym górnym rogu kółeczko, to wtedy wiemy, że nasza linia będzie w danym kolorze. Zobaczcie, możemy sobie wybrać przeróżne kolory, zmieniać nasycenie, zmieniać barwę, jeździć sobie, wybierać. Więc naprawdę bardzo intuicyjne narzędzie i dzieci bardzo uwielbiają też. Zachciało mi się tablety graficznego. No właśnie, bardzo wciąga, uwaga, bo bardzo, bardzo wciąga, bardzo prosto. Ale jeśli na przykład chcemy stworzyć grafikę pod jakiś dany kolor, mamy logo szkoły i chcemy wykorzystać dany kolor, to właśnie wrzucamy sobie zdjęcie, a wrzucamy zdjęcie, tutaj jest takie narzędzie, taki klucz, klikamy sobie, nie będę o wszystkich mówić, ale można właśnie tutaj wrzucić sobie zdjęcie, insert a photo, wrzucić sobie zdjęcie i wybrać za pomocą tego łopacza, który jest tutaj, naciskamy go, klikamy i ze zdjęcia możemy sobie wybrać właśnie kolor i zmienić bardzo szybko kolor. No albo kolor właśnie jest tutaj w tym miejscu. Ja znowu wezmę nową kartkę, a nowa kartka też, słuchajcie, za pomocą kliknięcia zamknę sobie to zdjęcie. Powiedziałam o kolorach, więc bardzo łatwo zmienić jest kolor, ale bardzo łatwo zmienić jest też kształt naszego pędzla. Może on być naprawdę, naprawdę przeróżny. I kształt pędzla zmieniamy tutaj, gdzie mamy taką ikonkę brasza. Tutaj zobaczcie, jaka jest różnorodność tych pędzli. Jest naprawdę bardzo przeogromna. Tu każdy jeszcze otwiera się i można powybierać sobie ulubione. Mój ulubiony to jest ten, który pisałam, najzwyklejszy, ale są przeróżne, bo gdy na przykład chcemy stworzyć chmurkę na dyplomie, wybieramy sobie jakiś kolor do tego, zmieniliśmy sobie tutaj, zobaczcie, wyświetla się na niebiesko, że zmieniliśmy sobie nasz pędzel i zobaczcie, będziemy pisać chmurką, a tutaj sobie warstwę nie zmieniłam, a warstwę zaraz powiem, będziemy sobie pisać chmurką, można sobie to robić, można z tego zrobić super chmurkę. Przeróżne są. Można takich pędzli używać do kaligrafii. Znowu sobie zmienię kolor, żeby wam pokazać, jak to szybko się robi. I zobaczcie, mogę napisać bardzo szybko takim pędzlem do kaligrafii, który reaguje na nacisk. Więc one są tak ustawione, że reagują na nacisk. Można grubszą linię, chudszą. Na pewno jakiś ulubiony pędzel bardzo szybko znajdziecie. Jest ich naprawdę wiele, ale to też jest niebezpieczne, bo takie pędzle można ściągać i można tworzyć sobie swoje biblioteki pędzli ulubionych, naprawdę ulubionych. Zobaczcie, nawet kredą można pisać. Fajny byłby efekt, gdybyśmy mieli kawałek czarnego, no ale zobaczmy jakąś ciemny niebieski, zobaczymy, wybierzemy. Zmienimy i zobaczcie, tak jakbyśmy pisali kredą. Więc są przeróżne możliwości pędzli. Bardzo szybko można to wszystko zmieniać. Dobra. Pozamykam, żeby nam się, zobaczcie, jak zamykam warstwy, bardzo szybko, to znika wszystko to, co pisałam. Warstwy się pokazują. Tutaj taką mamy ikonkę podwójnej karteczki. Teraz pozamykałam wszystkie warstwy i nie chciało mi pisać. Zobaczcie, mamy taką ikonkę warstw tutaj i pokazują się warstwy. Co to znaczy, że są te warstwy? Mówiliśmy o pędzlach, mówiliśmy o kolorach, możemy zmieniać też grubość linii, to też już wiecie, możemy tutaj wrzucić zdjęcie, a teraz warstwy. No to też jest świetna rzecz, bo w warstwach możemy zrobić magię na lekcji. Zobaczcie, mamy pudełeczko i teraz powywalam wszystkie inne warstwy, żeby nam się nie myliły. Bardzo szybko sobie zaznaczę, tu zaraz wam też powiem o takim fajnym narzędziu do wycinania, ale zobaczcie, powiedzmy, że mamy serducho. I możemy na przykład w czasie jakiegoś opowiadania animować, dokładnie animować, bo możemy wyświetlić monitor naszego tableta i z dzieciakami pokazywać, jak
animować w czasie czytania na przykład jakiegoś opowiadania. Zobaczcie, mamy serducho, ale serducho narysowałam na drugiej warstwie. I tutaj mamy takie narzędzie do łapania, taką strzałeczkę. Jeśli ja włączę tą strzałeczkę, to będzie aktywna tutaj ta warstwa z serduchem. Zobaczcie. I ja serducho mogę położyć sobie mogę położyć sobie obok, mogę położyć sobie pod, czyli ten element jest ruchomy, ale jeśli zmienię kolejność warstw, czyli serducho będzie pod, to zobaczcie, że ja mogę go schować i ono może wystawać. Więc można zrobić taką, tak jak Monika właśnie pokazywała, wykorzystała mój rysunek, można zrobić animowaną taką lekcję, pokazać, jak to się wszystko rusza. Więc bardzo fajnie to można zrobić. W Procreate można bardzo szybko kolorować, bo jak zobaczyliście, narysowałam serducho, wystarczy, że przeciągnę tutaj, jest kółeczko koloru, jest w prawym górnym rogu, czyli to jest pierwsza ikonka, bardzo szybka, więc przeciągamy sobie, łapiemy sobie rysikiem tableta, rysikiem to kółeczko, albo zmieniamy na inny kolor, możemy bardziej taki czerwony wezmę i zobaczcie. Zobaczcie, różowy, piękny. Przeciągam, puszczam, upuszczam i się koloruje, więc to jest bardzo, bardzo szybkie kolorowanie w tym momencie, nie? Następną fajną rzeczą, czyli bardzo szybko można kolorować, następną rzeczą jest wycinanie. Zobaczcie, tutaj mogę wyciąć jakiś element, mogę wyciąć tutaj, przełączę sobie warstwy, tak żeby aktywna była ta warstwa z pudełeczkiem i mogę wyciąć coś, zobaczcie, mogę wyciąć element. Widzicie? Za pomocą jednego ruchu wszystko może wrócić. Tutaj mamy taką ikonkę. Tutaj mamy taką ikonkę strzałeczki tutaj i za pomocą niej cofamy, ale można też cofać za pomocą ruchu i układu naszych palców tak naprawdę, więc bardzo szybko można to zmienić. Co jeszcze świetnego jest, słuchajcie, bardzo fajna jest gumka, bo gumka, tu jest gumka, zetrę, tu jest gumeczka, zobaczcie, w tym miejscu, tu jest gumka, jeśli wybiorę sobie gumkę, czyli będzie się teraz na niebiesko świeciła, to gumka też może mieć przeróżne kształty i rodzaje i możemy sobie wybrać na przykład taką teksturę, gdzie będą kółeczka i sobie ścieramy taką gumką w kółeczka, zobaczcie, tworzymy w ten sposób piękne kształty. Dobra, nie o wszystkich rzeczach powiem, ale jeszcze pokażę, jak wykorzystuję. Bardzo łatwo się też przechowuje, zobaczcie. Można sobie tworzyć galerię takich rzeczy i wyświetlać je dla danej klasy na przykład. Tutaj mam przykład właśnie, gdzie możemy misia animować, bo on jest na drugiej warstwie i zobaczcie, bardzo łatwo go przesuwać, nie? Czyli był sobie misio na przykład, można czytając czy bajkę, czy ucząc dzieci, tak? Położenia danej rzeczy można przesuwać bardzo łatwo misia w górę, w dół, w prawo, w lewo, za można, przesuwając warstwę na górę, misio będzie wtedy jako pierwszy, łapiąc strzałeczką, możemy go postawić na stoliku, czy w innych miejscach. Bardzo często wykorzystuję też Procreate, zobaczcie, żeby na szybko zrobić jakieś szkice albo nadpisać coś na zdjęciu, bo za pomocą tabletu robię zdjęcie i bardzo szybko można zdjęcie za pomocą tutaj tego narzędzia, tutaj mamy takie narzędzie, pokazywałam wam wcześniej, można wrzucić zdjęcie, a na zdjęciu po prostu nadpisać. I zobaczcie, tutaj wykorzystałam swoją lodówkę, żeby zachęcić dzieci do opisywania zawartości lodówki po angielsku. Ja za pomocą właśnie Procreate zrobiłam tutaj napisy bardzo szybko i wrzuciłam sobie do OneNote'a w czasie lekcji. Bardzo szybki był. Albo na przykład tutaj zobaczcie, jest moja pocztówka z jakiegoś wyjazdu w górę, gdzie zrobione jest zdjęcie i też jest jako pamiątka nadpisane coś tutaj. Bardzo łatwo to zrobić, pokażę wam na przykładzie, tutaj mam zdjęcie swojego psiaka. Muszę być pewna, że piszę na dobrej warstwie, zdjęcie mojego psiaka, zobaczcie, mam tutaj trzy różne warstwy, więc robię aktywną tą warstwę z moim piesem.
zobaczcie. I teraz bardzo szybko wybieram jakiś kolor, na przykład powiedzmy, że chcę wybrać ten żółty, taki z poduszki, łapię sobie ten kolor, wybieram sobie pędzel w następnej kolejności, ten, który lubię, no i napiszę, cześć, jestem Rocky. Można to robić na przykład z dzieciakami w pracowni komputerowej. Tak wykorzystywaliśmy zdjęcia i nadpisywaliśmy. Zobaczycie, bardzo szybko można przerobić fajne zdjęcie. No i wykorzystujemy bardzo często właśnie takie zdjęcia, czy na social mediach ja wykorzystuję jako do notatki, ale też właśnie w pracy nauczyciela bardzo często wykorzystuję. Mało tego, można zrobić sobie zdjęcie, czy można wrzucić do Procreate jakąś kartę pracy i razem z dzieciakami ją uzupełniać, nadpisywać coś. Zobaczcie, tutaj na przykład mam taką kartę pracy, można to, zobaczcie, Procreate ma świetną funkcję, bo można przybliżać, więc naprawdę bardzo dużej jakości można to dzieciakom wyświetlić i można używać tak naprawdę siedząc za biurkiem, używać tablicy i pisać razem z dzieciakami, zmniejszam sobie, można razem z dzieciakami pisać nie wstając tak naprawdę z biurka, zobaczcie, i wyświetlać to w czasie lekcji. A tutaj pokażę wam, jak bardzo szybko kolorować. Przygotowałam tak na szybko. No już mi Monika pokazuje time. Jak sobie zrobicie jakiś rysunek, to bardzo szybko właśnie przerzucając kolory, zobaczcie, kolorowanie w Procreate jest wciągające i też bardzo szybko to można zrobić. Więc polecam. Bardzo prosta, intuicyjna naprawdę aplikacja i wiele, wiele zastosowań. Na EduNotatki zobaczycie, większość moich rysunków teraz wykonywana jest w ten sposób i większość tak naprawdę materiałów na lekcje wykorzystuje właśnie program Procreate, żeby je stworzyć. Bardzo wam polecam, jeśli mielibyście jakieś pytania, to zachęcam, zaglądajcie na EduNotatki, też możecie zadawać na temat Procreate pytania. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że zachęciłam trochę, bo bardzo prosty, intuicyjny, wciągający program. Bardzo dziękuję. Ja nie używam, ale chyba zacznę też tego używać. Świetna sprawa i przede wszystkim bardzo przejrzysty i bardzo prosty program. Tak, taki intuicyjny, bardzo prosty i naprawdę wiele zastosowań. Tylko wyobraźnia nas ogranicza tutaj. Czy macie jakieś pytanie do Agnieszki? Jeśli tak, to piszcie na czacie. Jeżeli nie, to mamy następną prelegentkę. Następną naszą prelegentką jest Ola Dokke. Z Olą akurat poznałyśmy się w grupie Super Belwszy. Ola zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego i polskiego jako języka obcego w Zespole Szkół Sportowych Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. I nie wiem, czy wiecie, ona nie napisała mi tego, ale ona prowadzi prześwietne, rewelacyjne szkolenie na temat pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, czyli my to tak mówimy obcokrajowcy, a Ola mnie nauczyła, że tak się nie mówi, mówi się z uczniami z doświadczeniem migracji. Ona prowadziła takie szkolenie online u mnie w szkole w SP118 i bardzo nam się to szkolenie podobało i jeżeli wy też macie dzieci z różnych krajów u siebie w szkole, skontaktujcie się ze mną albo z Olą, z przyjemnością namówię ją, żeby poprowadziła takie szkolenie u was. Ola oczywiście bardzo chce, bo jej bardzo zależy na tych dzieciach i jak prowadzi to szkolenie, to po prostu czuć, że to jest kobieta z pasją, która jest oddana, wie wszystko, jakimiś paragrafami sypie z rękawa, szacun. A dzisiaj pokażę swoje dwie ulubione aplikacje. Ola, scena jest twoja. Dziękuję bardzo. No, nie do końca wiem wszystko, ale faktycznie jest tak, że od jakiegoś czasu dobro dzieci z doświadczeniem migracji, czy dzieci obcokrajowców, no nie jest błędem mówienie obcokrajowiec, ale dzieci z doświadczeniem migracji to faktycznie są dzieci wszystkie. I te, które przyjechały do nas, i te, które wyjechały z polskimi rodzicami i wracają, te, które doświadczyły po prostu migracji. No i w związku z tym chciałam wam pokazać dzisiaj
takie, nawet może nie aplikację, tylko stronę internetową, która pomaga nam w upraszczaniu tekstów dla dzieci z doświadczeniem migracji. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak trudnym językiem są napisane nasze podręczniki. I ja wam to dzisiaj pokażę. Ten program, czy strona, nazywa się Jasnopis. Ona została kiedyś stworzona tak naprawdę dla urzędników, żeby sprawdzali, czy to, co do nas piszą, jest zrozumiałe. I popatrzcie... Ale im to nie pomogło, nie? Nie, bo jakby pisma dalej są trudno zrozumiałe. Ja pokażę wam, na ile zrozumiałe są podręczniki nasze. Ja znalazłam sobie taki fragment na stronie, którą pewnie wszyscy znacie, to jest strona z e-podręcznikami. To jest akurat fragment podręcznika do historii na temat totalitaryzmu. To jest pierwszy lepszy podręcznik, który wybrałam. Kopiuję sobie fragment tego podręcznika i wklejam w to po prostu najzwyczajniejsze okno. Popatrzcie, coś się wkleja tak jak każdy inny dokument i proszę go, żeby przeanalizował. On tutaj trochę analizuje, trochę to trwa. No i teraz popatrzcie, co się dzieje. On nas poinformował, że jest to tekst bardzo skomplikowany, fachowy, może zwiększę, to będzie lepiej widać, którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej. I co on nam mówi, ten jasnopis do nas? Że fragment tekstu jest wyraźnie trudniejszy od reszty. To jest to. Trudniejsze słowa nam zaznacza. Jak sobie najedziecie w ogóle na akapit, to pokazuje tak zwaną mglistość tego tekstu. Ta mglistość tutaj, im wyższa, tym gorzej. 26 to już jest bardzo, bardzo wysoki. I podkreśla równocześnie słowa, które warto zamienić na łatwiejsze. Czasami podaje to słowo. Tutaj widzę, akurat nie zechciał nam zamienić. Podkreśla długie zdania, bardzo długie zdania, fragmenty trudniejsze od reszty, a fragment wyraźnie trudniejszy od reszty. To jest, słuchajcie, to jest taki tekst z podręcznika z liceum. Do czego my wykorzystujemy jasnopis? Co on sprawdza? Tutaj można sobie wiedzieć. To jest oczywiście darmowe narzędzie do iluś tam znaków. To na potrzeby szkoły absolutnie wystarcza. Jasnopis analizuje język, jaki jest używany w tekście, oblicza średnią długość zdania, akapitów, ustala liczbę trudnych słów, oblicza procent rzeczowników, czasowników, procent rzeczowników abstrakcyjnych, zaznacza potencjalnie trudne wyrazy, zbyt długie zdania, czasem podpowiada, jakimi synonimami można zastąpić wyrazy trudne. Jak widzicie, on jest bardzo łatwy do wykorzystywania i my w naszej szkole zachęcamy nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z doświadczeniem migracji, na przykład nie mają dla nich materiałów żadnych i przygotowują takie materiały, żeby sobie koniecznie sprawdzili. Naprawdę warto, przynajmniej w tym początkowym momencie, kiedy ten dzieciak przyszedł do szkoły, zobaczyć, czy nasz podręcznik będzie dla niego zrozumiały, co ja mogę jako nauczyciel zrobić, żeby on był bardziej zrozumiały. Mogę dostosować i mogę sprawdzić w jasnopisie, na ile jest ten tekst zrozumiały. Jeśli tutaj uzyskam klasę gdzieś tam 3, to powinien być ten tekst w miarę zrozumiały. Jeśli nie, to go dalej przeorganizowuję. Więc bardzo polecam wszystkim tym, a jestem przekonana, że sporo z Państwa ma uczniów z doświadczeniem migracji, korzystanie z jasnopisu, z bardzo prostego narzędzia, które może nam ułatwić pracę. Kolejne narzędzie, które chcę dzisiaj pokazać, które pokochałam w czasie pandemii, Wakelet, to jest narzędzie, dlaczego ja lubię to narzędzie, to konto, bo pozwala mi ono zbierać moje różne materiały w dowolnym dla mnie czasie. Mam aplikację Wakeleta również na telefonie. Kliknęłam wam tutaj nowe konto, bo taki widok zobaczycie, jak będziecie chcieli Wakeleta sobie założyć, utworzyć konto. Ja już je utworzyłam na potrzeby tego naszego spotkania. Wpiszę swój numer, to jest takie nowe konto, z którego ja nie korzystam jeszcze.
Ale chciałabym, żebyście zobaczyli, jak wygląda po zalogowaniu bezpośrednio widok i do czego to tak naprawdę służy. Mam nadzieję, że teraz ładnie zaloguję. Bo czasami lubię niespodziankę. O właśnie. Taki widok zobaczycie, jak tylko założycie konto. Nie będzie tutaj żadnych kolekcji, żadnych zakładek. I tutaj Wakelet działa tak, że tworzycie sobie w nim kolekcję. Oczywiście tutaj możecie wszędzie, jak klikniecie na początek, wstawiacie swoje zdjęcie, edytujecie swój profil, piszecie, kim jesteście, to oczywiście jak chcecie, tak? Edytuj swój profil i tutaj się bawicie, zmieniacie sobie obraz, na przykład wybieracie ten obraz z biblioteki, ten, który będzie jakby na początku. Oj, i coś mi się tu kliknęło, nie tak jak trzeba. A, że tak wybrałam, dobra, zastosuj, niech sobie będzie. No i tu mogę swoje zdjęcie profilowe wstawić, ale to nie jest najważniejsze, bo to są ozdobniki. Najważniejsze są kolekcje, które ja sobie tutaj tworzę. I popatrzcie, jak my teraz sobie dodamy na przykład, nazywam swoją kolekcję, powiedzmy, że chcę mieć narzędzia TIC. Niech to będą narzędzia, z których ja korzystam. Ja to sobie zawsze jakieś zdjęcie z biblioteki, proszę Państwa, wybieram, ponieważ jakoś mi to ułatwia później zbieranie różnych informacji. Dobra, oni tutaj nas informują, no niech będzie. Jak tak, wyszłam, jest. Mhm. I popatrzcie, co się dzieje. Takim plusikiem, to jest, tutaj mogę sobie opisać, że na przykład to będą narzędzia, których ja używam na lekcji. Plusikiem wklejam sobie adres jakiejkolwiek strony. Powiedzmy, że dzisiaj spodobał mi się jasnopis, to kopiuję najnormalniej w świecie z wyszukiwarki link, idę do mojego Wakeleta i tutaj go sobie wstawiam. Ja to lubię jeszcze sobie opisać, co tutaj się dzieje. No niby to z jasnopisu wynika, ale powiedzmy, że ja lubię mieć porządek i dodaję sobie tekst, że to jest strona, na której sprawdzam, trudność tekstów. Tym sposobem, słuchajcie, mogę dodać każdą stronę. Okej, rozumiem. Mogę dodać każdy tekst, popatrzcie. Dobra, już sobie tworzę, tak? Mogę dodać tutaj tak samo zdjęcie, dokładnie tak samo. Mogę dokładnie tak samo dodać PDF. No jakikolwiek PDF bym tutaj dodała. Niektóre są zbyt duże, to on zbyt dużych nie przyjmuje. No powiedzmy, że te języki obce w szkole poświęcone właśnie dzieciom z doświadczeniem migracji. I dalej różne inne mogę, filmy z YouTube'a, jakieś fragmenty, dysk Google, no wszystko, co wam jest potrzebne. Dlaczego to jest fajne? Bo dokładnie to samo tworzycie sobie na telefonie i czasami tak jest, może ja tylko tak mam, bo ja daleko dojeżdżam do pracy i często w pracy czegoś, coś czytam, coś przeglądam i często mi wpadają po prostu w oko materiały, które sobie myślę, że kiedyś wykorzystam i w ten sposób zbieram te swoje kolekcje. Zapisuję je sobie i gromadzę, mam ich całkiem sporo. Co można z nimi jeszcze zrobić, słuchajcie? Niektórzy w ogóle wykorzystywali Wakeleta, to sobie klikam gotowe, do nauczania zdalnego, przygotowywali w nim po prostu lekcje. I teraz jakbym chciała się z wami podzielić na przykład, mogę to zrobić poprzez udostępnianie linku, popatrzcie, i wtedy każda osoba z dostępem do linku może dołączyć. Wtedy kopiuję taki link do tej kolekcji i gdybym wam przełożyła się tutaj i wstawiła wam ten link, to wy już wszyscy macie do tej kolekcji dostęp, możecie z niej spokojnie korzystać. I w ten sposób robicie szereg swoich materiałów, które są dla was potrzebne, które są wam potrzebne i gromadzicie z podziałem na klasy, no na co chcecie, jak chcecie. Jak widzicie, jest to naprawdę banalnie proste. No ja tyle chyba, dwie proste aplikacje, krótko i na temat. Pani Moniko. Ale szczęśliwa jesteś. Mówiłaś, że ci to dłużej zajmie, a tu bum, bum, bum i zaraz. Ja to samo mięso, chyba że ktoś ma jakieś pytanie. To tak, ale dokładnie to jest to, co chciałam powiedzieć, że jej szkolenie to jest samo mięso. Po prostu rewelacja.
Polecam z całego serca. Przeżyłam już ze 3 razy i jest naprawdę genialna. Za każdym razem coś nowego się dowiaduje. Bardzo Ci dziękujemy. Dla wegetarian. Dla wegetarian. Masz coś dla wegetarian? A co dla wegetarian? Na przykład? Marchewkę. Tak, tak. Soję, albo ja to lubię, cieciorkę bardzo lubię. O, ja też bardzo lubię cieciorkę. Ach, dobrze, nie zaskoczyłam żartu, widzicie? Dobrze, dobrze. Olu, dziękujemy Ci bardzo. Po stresie. Tak, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. A zapraszamy teraz cudowną kolejną osobę, Oliwię Dycewicz. Oliwka, włącz kamerkę. Dzień dobry. Już Cię przedstawiam. Oliwka Dycewicz to jest taka niesamowita osóbka, która uczy biologii w dwujęzycznej szkole podstawowej Atut. Chciałabym, żeby mnie uczyła we Wrocławiu i uwielbia różne nowoczesne metody nauczania i nauczyła mnie bardzo dużo o grywalizacji, a jej taka gra w zasadzie właśnie taka grywalizacja w klasie tropy zbrodni, to jak już nie wiem, co wymyślić, to zaglądam do niej i na przykład ściągnęłam od niej targ kupców i teraz kupuję od uczniów wiedzę i całkiem nieźle mi to idzie. Nawet skupuję notatki też. I takie różne inne dziwne rzeczy robię i te pomysły ściągam właśnie od tej pani. A Oliwka dzisiaj opowie o swojej ulubionej aplikacji. No i jeszcze zamówiłam, żeby kot jej wskoczył na klawiaturę i mam nadzieję, że się będzie mnie słuchał i przynajmniej raz jej wskoczy. Oliwka, scena jest twoja. To ja tylko bym chciała podkreślić, jeśli kot wskoczy na klawiaturę i coś napsuje, to będzie dodatkowy czas, tak? Zdecydowanie. Super. No dobrze, to ja bym chciała aplikację Nearpod pokazać w praktyce. Bo mam Czesława i mam Teodozję. O Jezus, kocham, dobra. Więc aplikacja Nearpod i chciałabym zachęcić wszystkich do tego, żeby wejść na tą aplikację. Już pokazuję, jak to można zrobić. Są dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że można wejść na stronę join.nearpod.com i tam wpisać ten kod, ale drugi sposób jest taki, że ja po prostu wrzucę tutaj na czacie link i można w ten link kliknąć. I będąc tam już na Nearpodzie, będę widziała, kto dołącza. Także chwilkę zaczekam, bo wiem, że to, żeby kliknąć albo żeby sobie wpisać stronę, może momencik zająć. I pokażę w taki praktyczny sposób informację, którą dosyć często wykorzystywałam. Ciężko im było wybrać jakąś ulubioną, ale uważam, że ta zawiera naprawdę sporo fajnych metod na lekcje. Tutaj od razu mogę pokazać, że nauczyciel, bo ja pokazując swój ekran pokazuję, jak widzi to nauczyciel. I nauczyciel widzi, kto już zdążył do tej lekcji dołączyć. Jest drobne opóźnienie, ale to jest kwestia 3-4 sekund, raczej nie dłużej. Więc już widzę, że 4 osoby dołączyły. Zapraszam, zachęcam. O, już jest nas 6. I zobaczcie, że z punktu widzenia ucznia, uczeń nie może tutaj zmieniać slajdów. To jest niby prezentacja, ale jednak to nauczyciel decyduje, w którym momencie idziemy dalej. Ale jest też druga opcja, bo ja uruchomiłam lekcję na żywo, gdzie właśnie nauczyciel decyduje. Ale Nearpod daje też drugą opcję, taką, że uczeń w wyznaczonym terminie od do wchodzi na link, który dał mu nauczyciel i tam we własnym tempie realizuje lekcję. To jest o tyle fajne, że jeśli na przykład jest do obejrzenia jakiś film i trzeba odpowiedzieć na pytania związane z filmem, to jeśli coś jest niezrozumiałego, uczeń może ten film odtworzyć 3, 4, 5 razy, aż będzie pewien, że zna poprawną odpowiedź. Dobra, widzę, że jest już 9 osób, więc powolutku idziemy dalej, ale w każdym momencie można jeszcze dołączyć. Pierwszy element. Teraz program zapytał mnie, czy ja bym chciała jakby akceptować rzeczy, które wy wpiszecie, czy jednak ufam wam na tyle, że nie muszę tego cenzurować, więc oczywiście nie będę tego sprawdzać. I pytanie brzmi, jak się dzisiaj czujecie w skali Baby Jody? Wyświetla wam się tam obrazek, skala od 1 do 9, zastanówcie się,
jak się dzisiaj czujecie w tej skali. I na dole jest miejsce, gdzie można napisać cyferkę i nacisnąć post albo enter, też zadziała. Ja tak w ogóle od, myślę, że 2 miesięcy rozpoczynam każdą lekcję z moją klasą wychowawczą, bo jednak wiemy, że to, jak oni się czują, ich samopoczucie jest bardzo ważne, żeby w ogóle tą lekcję rozpocząć. Jeśli coś jest nie tak, no to warto przeznaczyć nawet i 2-3 minuty, ale wybadać, co się dzieje, i wtedy jest szansa, że będą już mogli być wprowadzani w tą lekcję. Nauczyciel też może pisać, także ja w tym momencie 7. I możecie też zauważyć, że z punktu widzenia ucznia, tam gdzie weszliście i gdzie pisaliście, wy widzicie odpowiedzi, ale nie widzicie, kto je napisał. Natomiast z punktu widzenia nauczyciela, tu gdzie ja udostępniam ekran, widać też, kto pisał. No dobrze. Kolejna możliwość, jaką nam daje Mirpod, widzę, że się ładuje, to jest gra. I będziemy się wspinać na szczyt Mount Everest. Himalaje, dobra, mamy Himalaje. Możemy też wybrać Space, możemy wybrać Underwater. I wybierzcie proszę zwierzątko, które będzie się ścigało na szczyt w waszym imieniu. Można też tam przewijać strzałką w prawo, natomiast jak się tym uczniom zdradzi, że można przewijać strzałką w prawo i wybór zwierzątek jest jeszcze większy, to jest szansa, że będziemy czekać, aż wybiorą zwierzątko z 5 minut. Także zachęcam do szybkiego, spontanicznego wyboru jednak. O, już mamy 5 zwierzątek. Pingwiny rządzą na razie. O, żółwie już doganiają. I to jest coś w stylu Kahoota, ja bym powiedziała. Taki tradycyjny zupełnie Kahoot. Mamy 8 zwierzątek. Jeszcze momencik zaczekamy, bo widzę, że 11 osób tutaj dołączyło do nas do lekcji. Widać to tutaj na dole po lewej stronie. Więc dosłownie 5 sekund odliczam i startujemy. 1, 2, 3, 4 i 5. Ja jeszcze dam 3 sekundy dla opóźnienia programu. I ruszamy w drogę na szczyt. Będą wam się wyświetlały pytania, będzie zegar, który odlicza czas i będzie bardzo głośna muzyka. Jak widzieliście przed chwilą, nie wiem, jak głośno macie ustawione głośniki, więc nie chciałam przekrzykiwać muzyki, ale z punktu widzenia nauczyciela, nauczyciel widział wyniki wszystkich uczniów. Natomiast uczniowie widzieli u siebie podium, pierwsze 3 miejsca, widzieli też, czy są na tym podium, widzieli, jakie miejsce uzyskali. No i program, tak samo jak w Kahoocie, liczył zarówno poprawność odpowiedzi, to oczywiście na pierwszym miejscu, jak i to, czy jak szybko była odpowiedź udzielona. Teraz to, co chcę wam pokazać, to przenieśmy się na chwilę na wakacje. No pytanie przed chwilą dotyczyło wakacji, więc rozejrzyjcie się i przewijając sobie tutaj ekran, tak jak to robicie na telefonie, albo tak jakbyście sobie przewijali coś touchpadem w bok, to rozejrzyjcie się po tej pięknej Grecji. I Nirpod oferuje całe mnóstwo takich grafik właśnie wirtualnej rzeczywistości. Jeśli ktoś ma jeszcze dodatkowo okulary do wirtualnej rzeczywistości, to też można tutaj taką funkcję ustawić, żeby widzieć w okularach. Także mnóstwo grafik. Ja to wykorzystywałam na przykład na lekcji o łańcuchach pokarmowych. Pojawiliśmy się gdzieś na jakiejś polanie i przyglądaliśmy się krowom, które się tam pasą i zaglądaliśmy, jakie to krowy mają zęby. Albo na przykład wykorzystywałam to przy lekcji o układzie krwionośnym. Znaleźliśmy się na sali operacyjnej. Uczniowie się chwilę porozglądali po tej sali operacyjnej, a potem już sprawdzaliśmy, jak na przykład jest zbudowany układ krwionośny. A tu właśnie, jak to sprawdzaliśmy? No na przykład przy pomocy grafik trójwymiarowych.
I oczywiście nie ma tu wyłącznie grafik biologicznych, są planety, są zabytki, są jakieś dinozaury na przykład i tak dalej, mnóstwo różnych grafik, ja akurat wybrałam przyjemną sobie, czyli biologiczną, możecie to, ten obrazek przybliżać, oddalać, tak jak to robicie na przykład na telefonie, czyli rozszerzacie palce, dwa palce albo przybliżacie, czy na touchpadzie, czy na telefonie właśnie możecie coś przybliżyć, oddalić, zobaczcie, że tym człowieczkiem możecie kręcić, możecie obejrzeć, jak ten układ krwionośny wygląda od tyłu, od przodu, można zrobić zbliżenie tylko na serce. Także takie grafiki trójwymiarowe, trochę tego NIRBOT oferuje. Wybaczcie, że daję Wam mało czasu na zabawę z tym, ale chciałabym pokazać jeszcze kilka możliwości, a wiem, że czas mi leci. Tu mamy funkcję rysowania. Funkcja rysowania w NIRBOTzie służyła mi bardzo, bardzo wiele razy. Ja tutaj z punktu widzenia nauczyciela widzę Was wszystkich, Wasze okienka. Na razie są puste, bo nikt jeszcze nie zaczął rysować. Natomiast można uczniom dawać proste zadania. Na przykład jest tu łańcuch pokarmowy i proszę, żeby zaznaczyć kółeczkiem roślinożercę. I widzę na bieżąco, kto już kliknął, kto już uruchomił swój ekran. Wiem, że tam parę sekund opóźnienia jest. Widzę też, kto już zaznaczył tego roślinożercę. Na bieżąco uczniom mogę podpowiadać, czy dobrze wykonują zadanie, czy dobrze myślą, czy może jeszcze warto się zastanowić. Widzę, kto rysuje po ekranie, więc wiem, kto się bawi, a nie wykonuje zadania. Także to wszystko widzę na bieżąco. Uczniowie, widzę, że Monika już kliknęła submit, czyli uczniowie mogą sygnalizować mi, że już zadanie ukończyli. Jeśli by się okazało, że to nacisnęli przez przypadek i nie dokończyli, wystarczy, że uczeń odświeży ekran i już będzie mógł od nowa rysować. Także bardzo fajna opcja i przy pomocy tej funkcji można uczniom dawać nawet całe karty pracy, jakieś uzupełnianki i tak dalej. Tu jest też opcja pisania, są takie dwie literki T na dole. Jak to się naciśnie, można pisać na klawiaturze. Zmieniać wielkość czcionki, kolor czcionki i tak dalej. Także fajnie można przy pomocy tej funkcji uzupełniać różne zadania. Jeśli nauczyciel miał gotowe zadania, nie wiem, w formie PDF-a, to można to je wgrać całą stronę z PDF-a i wtedy uczniowie mogą uzupełniać zadania na żywo, na lekcji. I nauczyciel widzi, komu jak idzie. Dobra, ruszamy dalej. Już się zbliżamy do końca. NIRBOT bardzo mi się przydał, jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, na przykład z YouTube'a. Bo kiedy prosiłam uczniów, żeby obejrzeli jakiś film, to była spora szansa, że ktoś włączył play i poszedł zrobić herbatę. I nic z tego filmu nie zapamiętał, nie skupił się, ale tak obejrzał. Albo przynajmniej włączył. Ja tutaj teraz z punktu nauczyciela mam opcję wybrania, czy to ja włączam film i wy oglądacie na moim ekranie, który udostępniam, czy każdy z Was może sobie u siebie włączyć ten film. I ja wybieram zazwyczaj tą drugą opcję. Więc uruchamiam, wgrałam tutaj króciutki fragment tylko filmu, minuta dosłownie, i zobaczcie, że w trakcie tego filmu wyskoczy Wam pytanie, więc ja sprawdzę, czy uczeń ogląda, czy uczeń jest czujny, sprawdzę, czy na przykład usłyszał jakąś ważną informację w tym filmie, więc jestem w stanie kontrolować, kto oglądał i na ile uważnie. Możliwe, że znacie ten filmik. Uwielbiam w ogóle krótkie filmiki Pixara na godziny wychowawcze, także myślę, że jeszcze mamy chwilę, żebyście włączyli i zobaczyli, jak wygląda ten moment, kiedy wyskakuje pytanie. Jeśli zerkniecie tutaj na ten ekran, który Wam udostępniam, to zobaczycie, że podgląd nauczyciela jest taki, że wie, ile procent uczniów udzieliło jakiej odpowiedzi.
Na górze się pokazuje, ile procent odpowiedziało poprawnie, ile niepoprawnie, ale też ile nie odpowiedziało w ogóle. Oraz mogę też sprawdzić podgląd bardziej szczegółowy, czyli kto udzielił jakiej odpowiedzi. Co jest jeszcze ciekawe, gdybym chciała pokazywać uczniom, ale nie chciałabym, żeby widzieli swoje imiona albo pseudonimy, to wtedy naciskam Hide Student Name i wszystko mamy ocenzurowane. No dobrze. To jeszcze jedna funkcja, czyli pytanie otwarte. Nauczyciel może widzieć, co uczeń sądzi o czymś, albo ja bardzo lubiłam takie pytania na koniec lekcji zadawać w Mirpodzie. Czego się dziś nauczyłeś albo nauczyłaś? To było niesamowite doświadczenie w ogóle czytać, czego oni się nauczyli, bo widziałam, kto ile zapamiętał, ewentualnie widziałam też jakieś błędy w rozumowaniu, do których później mogłam nawiązywać i jeszcze coś uściślać i przypominać. Także świetna opcja i w ogóle bardzo polecam. Pytać na koniec lekcji, czego się dziś nauczyliście? I już widzę, że pojawiają się odpowiedzi, 8% z Was odpowiedziało, ale co jest też świetne, za chwilę Wam pokażę, bo podejrzewam, że jeszcze kilka osób jest w trakcie pisania, że ja mogę te odpowiedzi, jakąś wybraną odpowiedź, pokazać innym. Na przykład, zobaczcie, naciskam share z punktu właśnie nauczyciela i prawdopodobnie już Wam się pokazało, że ktoś udzielił odpowiedzi, super sprawa, przyda się od nowego roku szkolnego, bardzo dziękuję. Teraz naciskam unshare i za chwilę zniknie u Was ta odpowiedź, będziecie widzieli nadal swoją własną odpowiedź. No i ostatnie, żebym ja miała jakąś informację zwrotną od Was, to co sądzicie o spotkaniu? I o tej części. Tylko szczerze. Koniecznie. To też dla mnie ważna informacja zwrotna. Bardzo, bardzo dziękuję. A gdybyście chcieli zobaczyć, w jaki sposób ja pracuję, to ja też prowadzę takiego fanpage'a Mistrz Biologii, czyli Nauka na Wesoło. Tutaj mnóstwo pomysłów związanych z biologią, bo jestem biologiem, natomiast może też znajdziecie jakąś inspirację dla siebie. I dziękuję bardzo. Super, dziękuję Ci serdecznie i chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli potrzebujecie szkolenia o wykorzystaniu eksperymentu na lekcjach przyrody i biologii, to Oliwka jest rewelacyjna w te klocki. Naprawdę. Dziękuję. Słuchajcie, bo ja obiecałam, że te koty będą, więc ja już tutaj dla nich zachętę naszykowałam, jeśli tylko się połapią, że jest. No chodź. No chodź. I kto to skoczył? To jest Czesław. Czesław. A Teodozja? No właśnie skrada się powolutku. No kobieta, no to... Jaka wielka. Także to te zwierzaki pokazywały wszystkie swoje części ciała do kamerki podczas nauczania zdalnego. No i to było najciekawsze, no. Na biologię idealne. Mój karmelek wskoczył na klawiaturę, skończyła się lekcja, wróciłam z tabletu, bo już komputera nie mogłam uruchomić i było wesoło. Moja klasa zapamiętała, że Czesław potrafi biegać po ścianach, bo kiedyś zobaczył muchę i naprawdę przebiegł tutaj po ścianie. I dzieciaki strasznie wspominają to pokazywanie zwierzątek, chomików i takich tam, a moja z kolei klasa 6B cały czas pyta mnie, czy jeszcze ich kiedyś wezmę do mojej kuchni. To ja też zabierałam do kuchni. Bo robiliśmy eksperyment z topnieniem i topiliśmy masło i różne inne rzeczy na zerowy okres warunkowy i całkiem nieźle nam szło w tej kuchni. Ja się sama dobrze bawiłam i żal mi trochę tych zdalnych tak naprawdę. No dobrze, to była Oliwia Decewicz i dwa koty, Czesław i Teodozja. Wszyscy mają takie wyrafinowane nazwy, a mój się nazywa po prostu Karmelek, chyba muszę mu zmienić. Dobrze, a teraz zapraszamy Angelikę Surosz, którą już znamy ze spotkań w mentorowych inspiracjach. Niezwykle kreatywna osóbka, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej numer 2 imienia Marii Skłodowskiej w Sobótce.
I tak, kreatywność to jej drugie imię i jeszcze musi coś powiedzieć o czymś, co nazywa się EduPiórko, bo nie napisałaś mi w dokumencie. Oczywiście. Powiem to na sam koniec. Już zapomniałam, jak się pracuje na tych meetingu. A ja myślałam, że zapomniałaś, jak się nazywasz. Też. No, super, że mnie słychać, bo miałam małe komplikacje, jak to zawsze na mentorze była. Dzisiaj chciałabym pokazać właśnie Quizzes. Ma najbardziej znaną aplikację, najbardziej wykorzystywaną aplikację w edukacji zdalnej. Bardzo, bardzo długo nie mogłam się przemóc do wykorzystywania tej aplikacji w szkole, na swoich lekcjach. Powiem szczerze, że troszeczkę się jej obawiałam, nie znałam jej, ale moja klasa, jak to na bardzo dobrą klasę i bardzo dobrze wychowaną, uświadomiła mi, że nie ma się czego bać. Jest to jedna z wielu aplikacji, które cały czas wykorzystuję na lekcjach, w szczególności na lekcjach zdalnych, jak również teraz na lekcjach stacjonarnych. Układ jest bardzo prosty. Tutaj ja już się zalogowałam nawet. O. Kiedy chcemy już zalogować, jest to bardzo intuicyjna strona, sama tak naprawdę nas prowadzi. Tutaj mamy już wybór, jak będziemy się logować za pomocą jego konta. Przede wszystkim jest to wygodne, że to jest konto, można się położyć swoim kontem Google. To już mam wybrane od razu. EduPiórko? Tak, EduPiórko jest tak, to jest moje dziecko. Cały czas rozwija się. A tu jak będzie możliwość, to pokażę swoje zwierzątko, które dostałam od mojej klasy w zeszłym roku szkolnym. Tutaj mamy pulpit, mamy bibliotekę quizu, gdzie możemy wyszukać quiz. Tutaj możemy utworzyć czy quiz, czy też lekcję. Ja to bardzo często wykorzystywałam, na przykład jak wpadało mi nagłe zastępstwo też na lekcjach zdalnych, więc w ciągu 3 minut mogłam zrobić quiz, albo wyszukać dany quiz, którym będzie mi potrzebny na daną lekcję. Wiadomo, nawet zdarza się tak, że podczas lekcji szkolnych jesteśmy często przez dyrekcję zaskakiwani nagłymi zastępstwami, że coś na przykład wyleciało, albo nauczyciela nie ma. Pokażę teraz Państwu, jak jest zrobiona lekcja, jak jest zrobione. My możemy to robić, na przykład tak jak mamy tutaj z matematyki, mamy kartkówkę, mamy lekcję w Quizzes, jest to po prostu, jest to prezentacja multimedialna, gdzie możemy rozpocząć lekcję, rozpoczynamy lekcję na żywo i zadać pracę domową. Ja wykorzystywałam to, zadaj pracę domową, uczniowie tutaj pracowali, potem mogłam też sprawdzić te wyniki, więc to jedno z narzędzi, które jest naprawdę super. Tak jak mamy tutaj, cała prezentacja składa się z 19 slajdów, możemy te prezentacje wyszukiwać, możemy też własną prezentację stworzyć, zaraz pokażę. I na slajdach pokazujemy to, co chcemy, żeby nasi uczniowie na ten temat dzisiejszy zapamiętali. Akurat nie jestem dobra z matematyki, więc będę posiłkowała się tutaj tą prezentacją. Mam mnożenie sum algebraicznych, mamy pytania, możemy też pisać odpowiedź. To działa troszeczkę na zasadzie takiej tablicy, którą możemy często wykorzystywać właśnie takich tutaj w Nearpodzie. Kiedy nie mamy tabletu graficznego, mamy tylko myszkę i komputer, więc Quizzes nam się idealnie sprawdza. I tutaj mamy wszystkie pytania do lekcji z mnożenia sum algebraicznych. Kiedy na przykład klikniemy sobie lekcję, że chcę tą lekcję stworzyć, tutaj nadajemy wtedy tytuł. Ja z tego, że jestem polonistą, więc wybiorę sobie ortografię, wybieramy przedmiot, tutaj akurat nie ma języka polskiego, więc język świata i mamy tutaj tak samo, mamy pierwszy slajd, gdzie będzie nas program sam prowadził, możemy tutaj wybierać kolor naszej czcionki, jaki chcemy, no to może być zielony,
moi uczniowie zawsze zastanawiają się, ponieważ ja nadaję kolory swoim działom w podręczniku i u mnie na przykład ortografia jest kolorem zielonym, kolorem nadziei, jak to moja klasa mówi, czyli że jedynek może nie będzie. Tak samo możemy tutaj wybierać obrazki, które będą motywem przewodnim naszej lekcji, akurat to jest moje ulubione. I dodajemy, jeśli mam pierwszy slajd, dodajemy kolejne slajdy, tutaj mamy tytuł i podtytuł, tytuł i punktory, tytuł i tekst, możemy dodawać multimedia, często dodaję na przykład filmy z YouTube'a, gdzie jest na przykład bardzo dobrze wyjaśnione, jaka jest zasada ortograficzna, ale też możemy zrobić interaktywne pytania i na przykład takie pytanie wielokrotnego wyboru, coś mi się tutaj. To na przykład nie wiem. Przepraszam, coś. No na przykład tak na szybko. Tak jak napiszemy wyraz kura. No i tutaj podajemy kura. Więc mamy dwa i uczniowie mogą tutaj, wtedy będzie, jest wybór, możemy też kolejny, możemy dodać wyraz do zmylenia, że będzie skóra, ja tutaj też stosuję często właśnie takie wyrazy zmyłka, żeby, zależy mi na tym, żeby moi uczniowie zaczęli samodzielnie myśleć. Możemy dać głosowanie, to też jest dosyć u mnie popularne, ponieważ jak, przepraszam, nie zaznaczyłam, że mamy wyraz skóra. Jeśli chodzi o przy głosowaniu, to idealnie mi się to sprawdza na godzinę wychowawczą. Kiedy na przykład ostatnio wybieraliśmy miejsce, gdzie pojedziemy na wycieczkę, no i nie mogliśmy się zdecydować. No i gdy jedziemy na wycieczkę, to czy w góry, to od nas już zależy, jak wykorzystamy. U mnie były pytania zawsze nigdzie, albo moja częsta odpowiedź, którą ja zadaję, jak dzieci mi pytają się, gdzie, proszę panią, jedziemy, za teren szkoły i z powrotem. Więc jak już chcę uniknąć takich dziwnych odpowiedzi. Jeśli na przykład mamy, już zrobiliśmy pytania, mamy, tutaj mam pierwsze pytanie, jak piszemy wyraz kura, gdzie jedziemy na wycieczkę, publikujemy. Wybieramy język. Więc jest to naprawdę tak intuicyjna aplikacja, która też sprawi, że nasza lekcja będzie bardzo interesująca, będzie coś nowego. Zawsze słyszę, że żeby lekcja była interesująca, musi to być ten moment wow. No i mamy. I wtedy możemy rozpocząć lekcję na żywo. Tutaj nam się wyświetla nam się, że to jest teraźniejszość. Taką prezentację możemy udostępnić, albo udostępniamy uczniom poprzez ten link, albo wpisują kod. Jest to w formie, tutaj się rozpoczęła jako w formie gry, gdzie mamy, jakby dodajemy do naszej prezentacji właśnie pytania, będzie to już w formie gry. Kolejną taką formą, która jest podstawą, to jest oczywiście quiz. Możemy tutaj stworzyć swój quiz, tak samo, bardzo podobnie do tego, jak tworzymy lekcję. Wybieramy, czy to jest pytania wielokrotnego użytku, wielokrotnej odpowiedzi, czy też pytania otwarte, bądź też pytania zamknięte. Tutaj mamy akurat quiz na ułamki i też klikamy rozpocznij na żywo, klasyczny. Tutaj możemy też wybierać, ile uczestników, na przykład będzie fabryka nazw. Ja tego zazwyczaj nie wybieram, bo zależy mi na tym, żeby to przeprowadzić bardzo sprawnie,
A jak damy możliwość uczniom wyboru, to po prostu będą się zastanawiać 1000 godzin. Tak samo udostępniamy poprzez, klikamy w ten link, wysyłamy go uczniom, bądź też za pomocą kodu. Aplikacja jest bardzo podobna do Quizlet, jak Państwo używacie na lekcjach Quizlet, to tak samo Quizlet bardzo podobnie działa, bardzo jest intuicyjny i serdecznie polecam. Ja już dzisiaj grałam przez 3 lekcje z moją klasą właśnie na podsumowanie roku szkolnego. Podsumowaliśmy wszystko, nasze wiadomości i też dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy o tym, jak oceniali ten rok szkolny ze swojej perspektywy. Nie ukrywam, że odpowiedzi niektóre bardzo mnie szokowały. Ja oczywiście mam tutaj konto podstawowe, możemy sobie rozszerzyć to konto. Powiedz jakąś szokującą odpowiedź, powiedz jakąś jedną. Dziecko mi napisało, proszę, jak oceniam edukację zdalną, źle, bo przytyłem 10 kilo. No to ja rozumiem to. Więc są takie różne odpowiedzi. No, tak jak mnie zaskoczyła to jedna dziewczynka, że nie wiedziała, że tak ciężko będzie. Naprawdę było z uczennicy wzorowej na poziomie średniej 5.0 z zeszłego roku nagle spadła na 4.5 i to ledwo wyszło. A to średnio, więc ja się nie dziwię. Ale 8. klasa, moja obecna, to już kończy, stwierdziła, że edukacja zdalna całkiem nieźle, wyspali się, wypoczęci są i mogą chodzić do szkoły, więc to im najbardziej pasowało. Tutaj mamy rozszerzenie programu Quizzes Super i nie, jak ktoś chce, może wykupić, to kosztuje $3 miesięcznie, bądź też $36 rocznie. No, ja jeszcze nie wykupiłam tego, myślę, że mi na moje potrzeby do końca roku tego szkolnego wystarczy wersja tylko podstawowa, nie potrzebuję bardziej rozszerzać tego na nie wiadomo ile, na jaką skalę. Bardziej zależy mi na tych wiadomościach, żeby tutaj włączyć to do mojej lekcji, żeby uczniowie też się czuli bardzo dobrze. Wracając, tutaj mamy już Quizzes, jak na przykład chcę szybko, idę na zastępstwo, szukam, na przykład nie wiem, idę na geografię i potrzebuję quiz o morza i ocean. Wpisuję sobie tutaj w bibliotekę quizów, klikamy Enter i tutaj mamy już quizy przygotowane przez innych użytkowników, które patrzę, zawsze wybieram najwięcej pytań, żeby im się nie nudziło. O, położenie i ukształtowanie powierzchni Europy. I tak na szybko, tutaj możemy, mamy podgląd, jak te slajdy wyglądają, mamy pytanie, więc to też jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli na przykład na szybko chcemy sprawdzić, a też coraz więcej nauczycieli odchodzi jednak od tych kartkówek, przy pisaniu kartka i długopis, więc też jako kartkówkę możemy wykorzystać taki quiz, dzieci wtedy muszą zalogować się na własnych telefonach i z dostępem do własnego internetu, czy też my możemy taką swój internet użyć, jaki się oczywiście chcemy. No i tak samo, położenie, ukształtowanie powierzchni Europy, mamy 22 slajdy i teraz Państwu udostępnię, tutaj jak już kliknęłam w ten link, tutaj wklejam Państwu link, możecie Państwo sobie kliknąć na ten link. I tam będzie wpisać swoją nazwę i klikamy wtedy start. I ja już tutaj tylko zmienię ekran. O. I tutaj widzimy z pulpitu właśnie nauczyciela, kto dołączył, mamy MG, mamy Ole. Super, czekamy, aż inni nasi gracze dołączą. Tutaj nam się wszyscy wyświetlą użytkownicy naszego quizu i wtedy klikamy, tak jak tutaj Państwo widzą, rozpocznij. Jak już rozpoczynamy quiz, może będą różnorakie muzyczki, mogą się pojawić memy między jednym a drugim pytaniem. Ja już klikam tutaj rozpocznij. Powinno się, o, już się rozpoczęło.
Chyba, bo ja tutaj mam 40 ekranów. I to jest przykład takiej lekcji. O. To mam akurat jako slajdy, więc możemy sobie tutaj przewijać Europę i jej granice. I tutaj mamy, powinny nam się, bo też mam słaby internet i nie widzę pytań. I tak na, praca na akurat tutaj na Quizisie tak wygląda. O, mamy Europę i jej granice, kiedy będziemy przesuwać. W naszej prezentacji pojawią nam się kolejne odpowiedzi. Więc to jest praca metodą właśnie tutaj prezentacji, aby nasza lekcja była ujednolicona. I to jest z perspektywy właśnie, o, i teraz zaczyna się pytania. Możemy wpisać swoją odpowiedź, to jest pytanie do podręcznika. I tak samo jak w Norpadzie, też z perspektywy nauczyciela możemy widzieć wszystkie odpowiedzi naszych uczniów. Poznikały teraz za wszystkie. Mamy muzyczkę, też możemy te. Niestety, nie wiem, ja też nie wiem. To nie wiemy razem. Nie wiemy razem, więc nie, nic nie stracimy. Nie, proszę pani, podręcznik zginął. Kod... To proszę go znaleźć. To gdzie jest? Pod łóżkiem wyjmij. Pies Agnieszki, Jachymę, kroki. I tutaj już mamy, nie mogę znaleźć podręcznika, nie wiem, Ural i tak dalej. Już tutaj nasi uczniowie wykazują się kreatywnością. A bo propos podręcznika. Proszę pani, bo ja położę, bo ja zostawiłam zeszyt w kuchni, mogę iść? Może, no to proszę pani, to jest na drugim piętrze. To ile? Minę, około 5 minut. No mówię, leć spokojnie, poczekam, poczekam. Tak. Tak, będziemy czekać. I tutaj też mamy podgląd właśnie, jak nasi uczniowie odpowiadają, jak zapamiętali. Mamy widok uczestników po awatarach, które już tutaj automatycznie program nam daje, dokłada do nas. No i oczywiście pełny wymiar tutaj pytania. Mamy też, możemy sobie to pytanie powiększyć. Ja niestety mam w klasie, może stety i niestety, ucznia, który pracuje tylko jednym okiem, ponieważ miał raka i ma jedno oczko szklane, drugie już tutaj normalne i taka właśnie aplikacja, jeśli chodzi o Quizlet i praca dla niego jest bardzo, bardzo utrudniona, ale radzi sobie bardzo dobrze, więc to też nie możemy mówić, że tylko dla wszystkich, dla dzieci, jak to często słyszę, po prostu mnie trafia zdrowych, a dla każdego dziecka ta aplikacja jest. Więc, a miałam pokazać swoje zwierzątko. Dobra, jakie mam zwierzątko. Jest to Bogdan i Zenek. Tak, ja dostałam to w tamtym roku na zakończenie roku, więc Bogdan i Zenek siedzą ze mną cały czas, więc w kuchni u babci 5 kilometrów, tak. Ja to jak na lekcji Zenek raz zaspałam, to moja klasa pisała już na Messengerze, jest pani, czy pani nie mam? Proszę poczekać 5 minut, bo mam problem z internetem. Więc to też nie, to też może być naprawdę, nauczyciel też może zaspać, nie bójmy się tego, ale warto wyjść twarzą. A taka ciekawostka, humor zeszytów szkolnych przy omawianiu Iliady i Odysei Homera. Pytanie było, jak nazywa się żona Odyseusza? To nazywa się, proszę państwa, antylopa. To tak jest, zawsze to mówię, bo to jest najbardziej żart, który zapamiętałam już. Ja mam swój w szkole zeszyt, gdzie zapisuję właśnie takie śmieszne notatki uczniów, a później po którymś tam klasie czytam, żeby też zobaczyli, jak uczniowie odpowiadają na banalnie proste pytania. No mnie teraz śmieszają okropnie, no po prostu w sekundę potrafię się, no, nie do zatrzymania, jak oni się zachowują w sali, tak jak zachowywali się normalnie online, więc ja próbowałam dzisiaj, no bohaterka, tak, chciałam pierwszy okres warunkowy z szóstą klasą, myślę, wyćwiczę sobie teraz, a potem jak wrócą we wrześniu, to tylko powtórzę i no nastawiłam się, że to będzie przekazywanie wiedzy. Po czym wyświetliłam im tam zdania, no mówię, no teraz pamiętajcie, bo ich nie ma Will, a jedna dziewczynka, proszę pani, bo nam panią bardzo zacina.
Myślałam, że się popłaczę, bo ja naprawdę tak poważnie chciałam to wytłumaczyć. A oni po prostu tak siedzą, tacy na wesoło. Takie wesołe rąki. Oczywiście. No dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Angeliko. Ja też bardzo lubię quizzes. To dziękuję. Chyba jest wklejona prezentacja do mnie całkowicie też. Zresztą jak kilka jeszcze innych. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. I na deserek Dorota Czech-Czerniak, nauczycielka informatyki i chyba matematyki, prawda? W szkole podstawowej numer 6 we Wrześni. Niezwykle kreatywna osoba. Robiąca 10 rzeczy równocześnie i w ogóle nie wiem, jak ona to robi. No to robię połowę tego, co ty, Moniko, więc odpowiedź masz u siebie. Bez przesady. Dlaczego robię tak mało? Ty się zastanawiasz, dlaczego tak mało robię, tak rozumiem ciebie. Ja już mi wypada powiedzieć dobry wieczór, bo jak siadałam o 20 do komputera tutaj, żeby być też na tym spotkaniu, to było jeszcze widno, a teraz już się zrobiło powoli. Robi się wieczór. Kiedy dostałam zaproszenie od Moniki, żeby tutaj dziś być na tym spotkaniu, długo się zastanawiałam, co pokazać, czym się podzielić i miałam ambitny plan, żeby pokazać takie no, konkretne aplikacje, które wykorzystywałam na matematyce, ale nie ukrywam, że w momencie, kiedy obejrzałam dzisiejszy mecz Polaków, to jakoś doszłam do wniosku, nie mam siły już na jakąś ciężką matematykę i dlatego ten kawałek dzisiejszego spotkania mam nadzieję, że będzie lekki, miły i przyjemny, ale też ta matematyka się pojawi. Ja już udostępniam mój ekran, aby się podzielić, co bym chciała pokazać. Ale to też w nawiązaniu do tego wszystkiego, co robiłam w edukacji zdalnej. I co zrobić, żeby właśnie w momencie, kiedy teraz o 21.30 siedzimy i czujemy się zmęczeni, tak jak nasi uczniowie często na lekcji, to po co tutaj sięgnąć, żeby ich troszeczkę ożywić, tak jak nas tutaj. Ja jeszcze bym poprosiła o informację, czy ja jestem dobrze słyszalna i czy widać w tym momencie mój ekran. Tak, jest wszystko pięknie. Okay. Ja jestem po tygodniowym zwolnieniu, chyba dzisiaj pierwszy dzień pracy, po tygodniowym zwolnieniu właśnie miałam problemy też między innymi z gardłem, dlatego mój głos jest może nie do końca taki, jaki powinien być. Między innymi na lekcjach matematyki, na lekcjach zdalnych, no matematyka raczej nam wszystkim się kojarzy no, z takim ciężkim, mozolnym liczeniem, a ja zawsze stawiam, zawsze chcę moich uczniów zaktywizować i chcę, żeby też tą matematyką się pobawili, żeby też poodkrywali jakieś własności, prawa. Jeżeli jesteśmy na lekcjach stacjonarnych, no to przygotowuję jakieś takie stacjonarne pomoce, gdzie możemy jakieś odkrywać, ale tutaj polecam, korzystałam z zasobów PET Colorado, to jest taka strona, gdzie znajdują się różnego rodzaju symulacje. One są opracowane przez Uniwersytet właśnie Colorado w Stanach Zjednoczonych, ale są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Znajdziemy tutaj całą, tutaj mam akurat automatyczne tłumaczenie na Chromie, mamy całą tutaj paletę podzieloną na przedmioty. Tutaj w symulacjach mamy przedmioty fizyka, chemia, matematyka, nauka o ziemi, biologia, tutaj ukłony do naszej koleżanki Oliwii, która może sobie od razu sprawdzić, czy to są faktycznie rzeczy, które się sprawdzą. Ja tu mogę z matematyki powiedzieć, czym się bawimy. Tu wystarczy sobie zaznaczyć, co nas interesuje i takie symulacje tutaj zobaczymy, jakby podglądy i za chwilę sobie możemy uruchomić. Jeżeli sobie wybrałam matematykę, to mogę sobie tutaj wyszukać właśnie symulację, która na przykład pozwoli moim uczniom zrozumieć albo ułamki, albo pobawić się równaniami, kiedy wprowadzałam. Ja zawsze po prostu wysyłałam moim uczniom link do takiego zasobu, żeby oni sami eksperymentując w takim, bym powiedziała, laboratorium za pomocą kliknięcia myszki, żeby mogli właśnie troszeczkę tych praw matematycznych odkryć. Czyli jak sobie teraz tutaj wybierzemy jakąś symulację, może z tymi równaniami,
wybieram sobie. To wszystko już jest teraz, kiedyś to było na fleszu, a w tej chwili to wszystko jest oparte na HTML-u 5, także to wszystko bardzo fajnie, przeglądarkowo chodzi. I wystarczy, że ja sobie uruchomię dany zasób. Ja tu akurat zawsze używam, pracuję jakby na przeglądarce Chrome, więc wiem, że na Chromie tutaj wszystko fajnie działa. Mogę sobie wybrać i mogę sobie teraz, jeżeli ktoś jeszcze pamięta swoje lekcje matematyki, to na pewno kojarzy, że jak były równania na matematyce, to często to było właśnie tłumaczone na wadze. Oczywiście nasi uczniowie nawet nie wiedzą, że tak może waga wyglądać, bo już są wszyscy przyzwyczajeni do wag elektronicznych, ale to jest bardzo właśnie fajne, żeby się pobawić i żeby wprowadzić właśnie uczniów właśnie w świat takiego, tej matematyki, która powinna być bliska naszego życia. Oczywiście tu mamy różne dostępne, to widzimy, że nam się tworzy nierówność, czyli musimy czegoś dołożyć, żeby to równanie, żeby ta waga była w równowadze, co będzie oznaczało, że wtedy będziemy mieć równanie, równość. No i tu widzimy, że teraz nam się przechyliła ta szala, możemy sobie zdejmować i takich różnych narzędzi możemy sobie tutaj dodawać inne przedmioty, możemy je grupować. I tak naprawdę pewnie kiedyś bawilibyśmy się w klasie na ławeczkach, byśmy mieli takie wagi, dzisiaj pewnie nawet trudno byłoby nam kupić, a w tej chwili możemy sobie po prostu taką symulację zrobić na lekcji i każdy uczeń, jak ja bym teraz wysłała ten link na nasze spotkanie, to każdy z Państwa by mógł się teraz taką symulacją przez moment pobawić. Także zachęcam jeszcze może teraz na końcówkę roku szkolnego, żeby troszeczkę te swoje zajęcia, nawet jak jesteśmy w klasie stacjonarnie, to można na tablicy interaktywnej też fajnie odpalić i też można, wiem, że moja koleżanka z fizyki też bardzo często z tego korzysta, no bo często w fizyce mamy tak, że tylko to, co w podręczniku podane, nie każde doświadczenie jesteśmy w stanie przeprowadzić, a tutaj uczniowie mogą poprzez takie eksperymentowanie, eksplorowanie, odkrywać właśnie różne własności i prawa. Kolejnym narzędziem, które też skradło gdzieś tam moje serce, to jest, to są takie modele 3D, ale tu mamy nawet całe takie lekcje 3D na stronie Mozaik, to jest też w wersji aplikacyjnej, można sobie poszukać. I tutaj też mamy podzielone, ja to najczęściej korzystałam tutaj z tego 3D, bo tutaj mamy też dużo różnych innych zasobów, ale ja bardzo lubię właśnie te wersje 3D, gdzie możemy sobie właśnie w tej technologii 3D eksplorować też różne rzeczy. I też mamy podział na przedmioty, także tutaj też myślę, że biologia się pojawia, więc znów mam na myśli, że Oliwia tutaj sprawdzi, czy te zasoby są godne uwagi. Z matematyki na przykład mamy bryły, sobie wybierzemy, już, matematyka, o, i tu mamy bryły, mamy różne właśnie takie zależności, ale żeby był jakiś efekt taki fajniejszy, to może wybierzemy jakąś, no na przykład technologię, historia też jest cudowna, bo możemy sobie zwiedzać na przykład miejsca, nawet teraz, jak mamy już te ostatnie lekcje w tym roku szkolnym, no to możemy z uczniami, że tak powiem, pogdybać, gdzie możemy wybrać się na wakacje i możemy sobie na przykład taki Akropol zwiedzić i za moment nam się załaduje taka, to jest coś więcej niż tylko, ładuje nam się, czy... Tu jest tak, że niektóre zasoby są płatne, a niektóre są darmowe. Ale teraz się zastanawiam, dlaczego nam się to nie załadowało. Z Akropolu często korzystałam. Może kwestię może pozamykam, bo ja tak dużo rzeczy przygotowałam na dzisiaj, a ja zawsze przesadzam, więc zobaczymy tutaj. No, 3D. O, już nam się otwiera. Jak założymy sobie konto, to możemy też, wtedy jak się zalogujemy, to tygodniowo możemy kilka tych zasobów, trzeba sobie w regulaminie sprawdzić, nawet tych płatnych, to możemy je otwierać, bo to jest taki limit tygodniowy, że nawet w tygodniu możemy, tam było kiedyś 5, ale nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. No i w tej chwili nam się ładuje
I za momencik będziemy mogli sobie też eksplorować. Już jesteśmy. Nie wiem, czy słychać muzykę, ale tu mamy taką podkład muzyczny. Możemy sobie chwytając myszką, a jeżeli to sobie tutaj oglądać to ze wszystkich stron, czyli tak mamy w 3D. Ale tutaj na dole mamy po prostu taki spis treści. Czyli możemy sobie to wybrać. O, tu mamy układ, jak to wyglądało. Możemy sobie przybliżać, oddalać. Możemy sobie wybrać się na spacer. I możemy sobie właśnie, tak jak w Street View, zwiedzać, oglądać się za siebie. Mamy świątynie, opisy, ale też mamy na przykład zadania. I mamy na przykład test, który też możemy z uczniami, mamy grę. Także bardzo fajne narzędzie. Mamy jakieś tutaj puzzle, także możemy też na tablicy interaktywnej sobie wykorzystać. Ale ja też czasem z moimi uczniami na lekcji wychowawczej z tego korzystałam i też się bawiliśmy, planując sobie właśnie jakieś takie egzotyczne wycieczki, oni sobie eksplorowali te zasoby. Także tutaj myślę, że jak mamy tu wypisane te przedmioty, to każdy z tych z nas coś dla siebie fajnego znajdzie i to jest też ten efekt wow, o którym już tu moje przedmówczynie mówiły, że fajnie jest czasem naszych uczniów czymś fajnym zaskoczyć. I dla mnie technologia zawsze ma kilka takich właśnie zastosowań, że technologia jest nam potrzebna wtedy, kiedy nie damy rady czegoś zrobić realnie narzędziami takimi stacjonarnymi. No, myślę, że trudno się przenieść w jakąś tam średniowieczną właśnie osadę, czy zwiedzać Titanika, a tutaj ta technologia nam to pozwoli. Ale jeszcze mam coś, co też, czego korzystałam właśnie na moich lekcjach, szczególnie wychowawczych, zdalnych, albo jak robiłam jakieś projekty, bo ja też dużo projektów robię i bardzo ważne właśnie jest w tej edukacji zdalnej było to, że jak, jeżeli tu jesteśmy jako wychowawcy, żeby tak by podtrzymać tą naszą grupę, żeby czuła się nasza klasa, nasza grupa, że nadal pomimo tego, że dzielą nas odległości, bo każdy z nas był w swoim domu, mieszkaniu, to że nadal jesteśmy jednym zespołem, że nadal wspólnie możemy coś zrobić. I do tego świetnie nadają właśnie puzzle. To są takie puzzle online'owe, dostępne na stronie Google Art. Art Google to jest taki zbiór właśnie różnych artystycznych, bym powiedziała, zasobów z całego świata, ale jednym z nich są właśnie te puzzle. Jak to działa? Jak sobie wybierzemy właśnie ten zasób puzzle party, wystarczy, że wybiorę sobie obraz, zobaczcie, że tutaj mamy obrazy różnych znane dzieła, także to może być też fajny początek do jakiejś lekcji, do dyskusji, do rozmowy, do tematu na różnych przedmiotach, no już tutaj nie mówiąc o tym, że na przedmiotach związanych ze sztuką. I jeżeli sobie wybiorę sobie jakiś obraz, który bym chciała moich uczniów dzisiaj, czyli Państwa, zainspirować, a jednocześnie sprawić, żebyśmy się czuli jakąś taką wspólnotą. Wybrałam sobie dany obraz, proszę zobaczyć, on mi się tu w tle rozsypał na puzzle. Ja teraz mogę sobie wybrać albo solo, albo multiplayer. Ja sobie wybiorę multiplayer. Proszę zobaczyć, że mogę sobie teraz udostępnić na tutaj wskazanych serwisach albo sobie skopiować link. Ja teraz ten link kleję Państwu na czacie spotkania naszego. Już wysyłam. I proszę teraz ten link kliknąć. Ja już wracam do moich puzzli. I teraz każdy z Was, jak kliknie w ten link, będziemy mogli wszyscy razem układać te puzzle. Ja tutaj cały czas udostępniam ekran na Click Meeting, więc jak ktoś sobie będzie umiał jakby pomiędzy oknami troszeczkę lawirować, to może podglądać. I to wcale nie jest łatwe, zobaczcie, my ten obraz to widzimy, ale to wcale nie jest takie łatwe, jak tyle osób jednocześnie układa te puzzle. I pomimo tego, że my ze sobą nie rozmawiamy, tak jakbyśmy w klasie sobie położyli pudełko puzzli i byśmy
wspólnie pracowali, to każdy z nas ma jakby swój udział w tym, co tutaj się dzieje. Najgorsze jest to, że nie pójdzie całego obrazka później przesunąć. Więc mam nadzieję, że się zmieści w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy układać. Oczywiście też istnieje niebezpieczeństwo, że no ktoś może nam zepsuć na przykład, tak? My układamy, a ktoś jakiegoś puzzla nam zabierze. No i czasem się zdarza też tak, jak w normalnych warunkach, że tak powiem, życiowych, że możemy przykryć obrazkiem jakiś puzzle. Czyli pod spodem tak, gratuluję, było 6 graczy, ja tutaj widziałam w prawym dolnym rogu, było 6 graczy, teraz jeden gracz już wyszedł, zostało 5 graczy i mamy już nasz obrazek ułożony. Oczywiście będzie mi miło, jak Państwo się podzielicie wrażeniami, jak się czuliście, bo to jest właśnie taka namiastka tego, że jak my już na tych zdalnych byliśmy dosyć długo, na początku to właśnie bardzo dużo takich narzędzi stosowałam do sprawdzania wiedzy, quizy, do aktywizacji uczniów, ale później właśnie szukałam takich narzędzi, tak sobie myślałam, mówię, kurczę, jakbym była tak w klasie normalnej, stacjonarnej i bym chciała, żeby oni popracowali w grupach, no to co ja bym zrobiła, żeby jakaś interakcja zaistniała? I mówię, no pewnie by grali w jakąś planszówkę, no to szukałam czegoś, co mogło to zastąpić. No to później te puzzle znalazłam i one też bardzo fajnie działały. I powiem jeszcze jedno, że jak ja u siebie pracowałam normalnie na Teamsach przez cały czas i jak pracowałam w grupach, czyli w tych pokojach, które się pojawiły, to jak ja sobie wygenerowałam taki link do tych puzzli i wysłałam do każdego pokoju, pomimo tego, że wysłałam ten sam link, to każda grupa układała swoje puzzle. To było dla mnie, nie wiem jak to się dzieje, ale to było rewelacyjne, że jeden obrazek sobie tutaj zrobiłam jako puzzle, pobierałam link, wysyłałam i każdy się w to bawił i to naprawdę było, później jak wracaliśmy, już ułożyliśmy, to dużo było emocji, dużo właśnie takiej dyskusji i to było fajne, że czuli się znów razem. Kolejną aplikacją, którą myślę, że będzie też fajna, możemy wykorzystać na tych ostatnich zajęciach, które szczególnie w przyszłym tygodniu, to już będzie takie wiemy już, że na pół gwizdka to wszystko. No i często chcemy, żeby nasi uczniowie jednak się czymś fajnym zajęli, ale też taka bardzo wciągająca, to co pokażę teraz, bardzo wciągające i może nawet do wykorzystania na wakacje. To jest taka aplikacja do takiego sobie maziania, że tak powiem, do maziania. Bo co to robi? To jest taka stronka, za chwilę link też wrzucę na czat, żebyście się mogli pobawić, a mianowicie jak sobie uruchomię, bardzo prosta jakby w nawigacji, bo tu mam tylko takie kilka prostych narzędzi, tu mam wersję pełnoekranową, tu mam aparat, który po prostu zrobi mi screenę, jak tutaj mi się coś pojawi i tu mam takie kropeczki i w tych kropeczkach mam ukryte kolory oraz ustawienia. Kiedy wybiorę sobie dany kolor, i wybiorę sobie te ustawienia, to mówię, ile będę miała takich punktów zaczepnych. I mogę sobie tutaj ustawić, mogę mieć tylko, najmniejszy jest jeden punkt i później mogę dokładać. I tutaj sobie jeszcze mogę jakieś symetrii dołożyć, włączyć to, wyłączyć. Ja chyba wyciszę mikrofon, bo moja córka ma taki kaszel. Czy na moment wyciszę się? Weronika! Idź do pokoju, bo ja mam webinar. Słychać mnie, Dorotka. Okay, ja już jestem, dobra. Wystarczy teraz myszką przyciągnąć, zobaczcie co się... Możemy sobie w międzyczasie tworzyć różne kolory, wybierać, możemy zmieniać ilość punktów i po prostu tworzymy niesamowite grafiki. To jest też rewelacyjne na tablicy interaktywnym, jak już jesteśmy stacjonarnie. Możemy sobie teraz tą grafikę zapisać. Wystarczy sobie kliknąć tylko w ten aparacik, dać się screen i prawy klawisz myszy, zapisz grafikę jako i możemy sobie obraz jako i wtedy pobieramy sobie tą grafikę na nasz komputer, czystą grafikę bez tego, co jest wokół. Jak sobie znowu wybiorę nowy, to sobie tworzę nowy obraz. Ja szybciutko wrzucę link, bo ktoś by chciał się później pobawić albo ze swoimi uczniami. I to jest takie właśnie lekkie, miłe i przyjemne. Czy Monika chciałaś mi powiedzieć, żeby mi się czas skończył? Mm-hmm.
Tak? Ojej. No to ja jeszcze bym mogła tak kilka rzeczy, takich jakichś gierek na logiczne myślenie, bo ja w ogóle no myślę, że właśnie to jest to, że o 21.50 trudno robić lekcje matematyki, ale ja w ogóle w czasie tej edukacji zdalnej to też właśnie przyszedł w mojej głowie, taki przyszedł moment, że ja poczułam, że muszę sięgnąć po jakieś fajne narzędzia online'owe, żeby znów ta moja klasa była grupą, zespołem. I tylko na zakończenie dodam, że uwielbiałam z moją klasą grać w Minecrafta, tą wersję edukacyjną, tam jest 10, jak ktoś się pracuje na Office 365, to każdy uczeń ma 10 wejść takich darmowych i po prostu, kiedy pracowaliśmy wszyscy w jednym świecie, sobie coś budowaliśmy, to były jedne z najfajniejszych lekcji, które czasem trwały nawet 2 godziny zegarowe. Także mogłabym jeszcze długo, mam nadzieję, że może kiedyś będzie okazja. Ja nie wiem, Moniko, czy spełniłam twoje oczekiwania, bo ty chciałaś tu... Oczywiście, no tyle matematykę, ale powiem wam, że nie miałam sumienia i chciałam coś miłego, lekkiego i przyjemnego. Coś, co może jeszcze się przyda teraz na te kilka zajęć. Miałam jeszcze linki do 2 takich gierek logicznych, ale to mogę na czat wrzucić i może nasi słuchacze sobie się mogą pobawić, bo to jest bardzo intuicyjne wszystko. I tam nawet język angielski się pojawia. Bo jest prawo, i w górę. Także ja już dziękuję Moniko za zaproszenie i oddaję głos i kamerę. Do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo. I tak oto minęło nam podsumowanie. Pierwsze pytanie konkursowe jest takie. Nasze prezenterki wspomniały o swoich zwierzątkach. Powiedziała o nim Agnieszka Jachymek, powiedziała o swoich 2 zwierzątkach Oliwka Dycewicz. Ja również wymieniłam imię mojego sierściucha. I teraz pierwsza osoba, która wymieni wszystkie 4 zwierzątka, 4 imiona, zdobywa pierwszą nagrodę. Pierwsza osoba w czacie tutaj w naszym pokoju webinarowym. Tylko w pokoju webinarowym obowiązuje to pytanie konkursowe. Czas, start. Pomyślcie. Taki ekskluzyw ja dodam właśnie dla tych wszystkich, którym zawsze chce się wchodzić na Outlook Meeting, a nie tylko na Facebooku, tak więc. O, ktoś pisze? 4 będę tajemniczo prezentował tą nagrodę. Z drugiej strony, no. Nie, z tej strony. Ale dobra, tajemniczo pokażę, że jest logo nawet. Pamiętajcie, że nasze prezenterki nie biorą udziału w konkursie. Dokładnie. Pokaż, bo mi by się coś takiego przydało. No bardzo by mi się przydało na przykład. Takie ładne, skórzane. Jestem pokrzywdzona, bo ja nigdy nie mogę wziąć w żadnym konkursie udziału. To ja dla ciebie zrobię konkurs. Jak wygrasz, to dostaniesz nagrodę. Gotowa? No. Jak ma na imię kot mojego sąsiada? Janusz. Niestety nie zgadłaś, mój sąsiad nie ma kota. O, patrz, nikt nie wie, jak się nazywał piesek Agnieszki Jachymek. O, Wojtek zgadł 2. A trzeba zgadnąć 4. Agnieszka wstawiła zdjęcie i pobrała kolor i podpisała. No, czekamy na pierwszą osobę, która wymieni wszystkie 4. Można zaatakować nasze prezenterki, czyli Oliwkę Dycewicz i Agnieszkę Jachymek lub mnie na Messengerze i się dopytać, o co tam dokładnie chodziło. Tak, była kotka Teodozja, super. Był już wymieniony kotka... dobra, ale Stefana nie było, Agnieszka. Kot Agnieszki Jachymek. Jak on się nazywał? Taki film był, wiecie, taki mięśniak był i on tam tłukł wszystkich. Conan. Barbarzy... No nie Conan. To jest... Mięśniak, który tłukł wszystkich, przepraszam bardzo.
Dobra, Karmelek, Teodozja były, Zenek Zenek i Bogdan to były maskotki, a my chcemy żywe stworzonka. Balboa się nazywał, tak? Taki, a na imię to jak miał? Ale to nie był mięśniak, to był zwykły Włoch. No proszę cię, nie, no nie dziwne, z takim... Ricky to był Martin, taki... O, jest, Rocky, super, Rocky, Karmelek i jeszcze dwa, jeszcze trzy zwierzątka, dwa, przepraszam, plotki. Bo Wojtek pisał wcześniej, więc, aha, Karmelek to Dozja, Karmelek, Rocky. Zenka nie było. Zenka nie było. Zenek na Podlasiu. Karmelek, Rocky, Teodozja. No i polewamy się szampanem. Ania, to też, nie też śpiewa, ale nie Zenek. Mamy, Monika. W Lublinie perła jest. Uwaga, uwaga, mamy pierwsze Karmelek, Rocky, Teodozja i Czesław. Monika, skontaktuj się z Sylwestrem. Ja już daję swój adres e-mailowy. Napisz mi swoje dane do wysyłki. Imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu dla kuriera, proszę. W temacie konkurs. Okej. Okay. Moniko, skontaktuj się z Sylwestrem, bo wymieniłaś wszystkie zwierzątka prawidłowo. Ja jeszcze przypomnę, bo to bardzo ważna sprawa. W razie gdybyście chcieli wysłać im na karmę czy coś, to był Rocky, to pies Agnieszki Jachymek, Czesław i Teodozja, to są koty Oliwii Dycewicz, natomiast Karmelek to mój grubas i kot, nie pies, a Bogdan i Zenek to były maskotki Angeliki Surosz. A ty ja chciałbym powiedzieć, jak ma na imię mój kot. No to może. Powiem. Żeby już tak dojść do tego wszystkiego, więc słuchajcie, ja wam zdradzę. Mój kot ma bardzo oryginalne imię, a ponieważ jestem anglistą, to swoje zwierzęta nazywam po angielsku. Tak, Wojtek, poczekaj, zaraz będzie ten drugi konkurs. Mój kot ma na imię Whisky. Nie, to tak długo wybierałeś? Czy to tak pierwsze, co ci się skojarzyło? Ja tak go zobaczyłem, to mi się skojarzyło z tym, co mam w barku. A dlaczego? Bo rudy. No to Karmelek. Nie, to Whisky. Natomiast imię mojego psa jest bardziej, że tak powiem, jest o tyle ciekawsze, bo ma pewną historię za sobą. No to dawaj. Tak? To słuchajcie, to już takie wolne rozmowy, ale drugi konkurs już za chwilę i certyfikat. Pies nazywa się Charlie. Jak? Charlie. Charlie? Charlie, no. To takie też angielskie tego. No, a dlaczego Charlie? Bo jest jak te małe Charlie w Wietnamie, które łażą w każdą norę, wejdą i w tych jamach tam siedzą i ryją. Tak kiedyś nazywali wojska wietnamskie, tak nazywali ich Charlie. A to dlatego, że po tych tunelach... Czyli, że nie masz ogródka, rozumiem. Bo oni po tych tunelach chodzili, a ja mam West Highland White Terrier, czyli to jest taki zwierz, który w każdą jamę, w każdą dziurę zajrzy nosem i trzeba go za ogon wyciągać. No proszę. Jaka historia coś z imieniem psa? Natomiast odpowiadając, Oliwia, na twoje pytanie, whisky, nie whiskey. Whisky, prosto. Tak więc... bardzo dobrze, Wojciech, tak, zgadza się jak najbardziej, jestem wielkim fanem whisky, nie tylko kota. Tak więc, w Sylwestra godny trunek, jak najbardziej. A jeszcze do tego, jakby tak cygarko sobie odpalić, to już w ogóle highlight. Ale słuchajcie, nie o piciu, my tutaj, choć wakacje to sprzyjałem na przykład piciu radlerków. A jak jesteśmy przy radlerkach, to pamiętajcie, że Monika teraz jest w Lublinie, a Lublin jest niczym innym jak światową stolicą perły. Tak więc, słuchajcie, drugi konkurs już jest taki spokojniejszy, bo macie na niego czas do jutra. Będzie związany z ankietą, którą zawsze, słuchajcie, od jakiegoś czasu proszę was, żebyście uzupełnili. I w tej ankiecie wyjątkowo pojawiło się pytanie siódme,
Ale spokojnie, to nie jest pytanie konkursowe. Pytanie siódme polega, że w sumie pytanie ósme, bo siódme to jest informacja, to jest pozostawienie swojego adresu mailowego, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Natomiast słuchajcie, pytanie szóste, czy macie jakieś uwagi, wnioski, a może chcielibyście zostawić nam miłe słowo? I tu jest to pole w ankiecie, którą właśnie przesyłam, żebyście, słuchajcie, postawili troszeczkę na kreatywność i zostawili nam jakieś miłe słowo, a może czymś się podzielili z nami w kreatywny sposób, w dowolność. Może być to wiersz, piosenka, czy po prostu nawet coś fajnego, miłego, zabawnego, albo uwaga, jak to było te japońskie, mamy tu polonistki, te japońskie... Hariko, właśnie, dzięki Monika. No od razu nad nim nie musiałem polonistki pytać. Albo jakieś... Hariku, tak? Haiku? Hariku? Hariku? Haiku? Jakkolwiek, no. Nie mam Japończyka, aczkolwiek jak ostatnio robiłem sobie haiku, ale ja właśnie zastanawiam się, czy się tak mówi, jak ostatnio sobie robiłem, słuchajcie, wezmę na ściągawkę, tego oczywiście dobrze nie powiem, ale jak robiłem lahmacun, to do mojej partnerki z twinningu Turczynki napisałem, że mi powiedziała, jak się to mówi. I to się Tachmacun, coś takiego mówiło. Tak więc haiku, więc może być to haiku. Zostawcie nam tam w punkcie szóstym coś fajnego, coś miłego. Coś, postarajcie się być kreatywni. Może nie najbardziej kreatywną, ale taką subiektywnie kreatywną odpowiedź, nagrodzę takim drugim gadżetem. Dobra, tamten to był od Moniki, ten biały, od ode mnie będzie taki czarny. O. A co to jest? Co w środku? Co w środku jest? Otwórz. Nie, to już jest ten gadżet. Magiczne. Magiczne. A nie, dobra, tu ma takie te zasłonie. Tak więc trochę limeryki też mogą być, Angelika. Trochę tutaj tajemnicy, ale taki gadżet powędruje do tej osoby, którą wybierzemy przy uzupełnieniu ankiecie. Tylko przypominam, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, zostawcie tam adres e-mail, bo z osobą, która wygra, się skontaktujemy. Albo dokładnie, tak? Tak więc bardzo wam dziękujemy. Zamykamy w ten sposób w tym roku trzeci sezon mentorowych inspiracji. Trzeci za nami, Polska nie wygrała, ale my jak najbardziej tak, szczególnie, że do nas dołączyliście. Życzymy wam odpoczynku, wakacje, takiej równowagi cyfrowej, nie Monia? Tak trochę to ważne. Łapcie słońce, opalajcie się, korzystajcie z wakacji, odpoczywajcie, bo odpoczynek też jest dość ważny. Zaglądajcie do nas czasami, bo jeszcze coś tam w wakacji, może coś ciekawego po drodze nam wpadnie, będziemy się dzielić, chociażby jakimiś na przykład fajnymi aplikacjami na wakacje i tak dalej. I na jesieni wrócimy w troszeczkę innej formie, mam nadzieję. I zobaczymy, co będzie się działo, bo jak to u nas nigdy nic nie wiadomo, czy czegoś nie odwalimy i nie wymyślimy z Moniką. Zobaczcie, Monika specjalnie pojechała po raz kolejny do Lublina, żeby zakończyć w hotelu, jakby w domu we Wrocławiu, nie mogła mówić. Wrocław, to nie jest to, nie jest godzin finału. Prawda, Monia? Ach, wiesz co, chyba jesteś już zmęczony, po prostu kończmy to. Jak jest, przecież no, zamiast powiedzieć, że Lublin, no ja wiem, że ty już nie kochasz tego Lublina tak jak kiedyś. Kocham Lublin, mi tu serce moje zostało, jak nie kocham. No to przecież właśnie. No, ty marzysz, Oliwia jest we Wrocku, więc... Oliwia reprezentowała Wrocław na jedno słowo. No więc mów ładnie o Lublinie, tyle świetnych ludzi pochodzi z Lublina. Pozdrawiam między innymi Michała. Anię Świć pozdrawiam, która też u nas występowała, Michała Wróbla i innych fantastycznych ludzi. A Agnieszka, to Agnieszka jest z Lublina, proszę bardzo. Dokładnie. Dobra, dzięki bardzo jeszcze raz, widzimy się na łączach i pamiętajcie o ankiecie i o tym drugim konkursie, a Monika, proszę cię, wyślij mi maila, tak żebym mógł przekazać do wysyłki tą pierwszą nagrodę od naszej Moniki. Dzięki bardzo i widzimy się na łączach. Albo na żywo, na przykład pod palmami. Do zobaczenia.